Siemano, witam was w kolejnym odcinku FIFA 23 Ultimate Team na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule, zrobimy sobie nowy składzik, który kosztuje około 1 000 000 końców. Oprócz tego zapraszam was dzisiaj o 20 na Twitcha na mój największy pack opening FIFA 23. Oczywiście będą paczki z dedykacją, także jeżeli chcesz się załapać na Twitcha, jak i oczywiście na prawdopodobnie odcinek na YouTubie, to wbijaj na dzisiejszego streama. Jeszcze raz przypomnę, link do Twitcha jest oczywiście w opisie. Mam 350 tysięcy końców i gdzieś tam karty się jeszcze sprzedają, także gdzieś tam około 1200 końców na każdej karcie mamy. Miałem około 15 kart, z tego co się orientuję, 87, czyli mamy około tam 15 tysięcy straty. Strata nie jest mega duża, a przede wszystkim uniknęliśmy dużej straty końców, bo jakbym siedział w normalnych kartach, to w tym momencie miałbym może połowę tego, co mam obecnie. A więc zaczynamy od tyłu. Zaczynamy od bramkarza i dajemy drugą szansę Thibaut Courtois, ponieważ pierwszej szansy totalnie nie wykorzystał, nie grało mi się nim dobrze, nie bronił dobrze, ale wierzę, że drugą szansę wykorzysta i pokaże klasę. Kolejnym zawodnikiem będzie gościu, który nie pojechał na mundial, a ma najlepszą kartę środkowego obrońcy z tej reprezentacji. Proszę państwa, mój prawdziwy nemezis, Fikayo Tomori. No i na lewej obronie pewnie większość z was się domyśla, kto będzie. Proszę państwa, Theo Hernandez. Top 3 najlepszych lewych złotych obrońców w grze. Zaś na prawej obronie będzie prawdziwa zmora każdego, już absolutnie każdego gracza FIFA w tym roku. Kyle Walker. No i z taką obroną, wracając do formacji 4-2-2-2, która dała mi ligę elitarną, będziemy mierzyć w 16 winów ten weekend. No i na napadzie będzie zawodnik absolutnie chwalony przez każdego. Ja nie miałem okazji jeszcze nim grać, także będzie to mój pierwszy raz z tą kartą. Erling Haaland. Na dwóch grania, ale myślę, że da radę. No i myślę, że ten składzik naprawdę w ten weekend może potężnie namieszać. Jedynym mankamentem moim zdaniem tego składu jest Karim Benzema, ale totalnie nie mam kogo dać. Potrzebowałbym kogoś z Realu Madryt, ale nie mam jak tego zgrać. Jakby Vinicius miał takiego napastnika albo SN jako alternatywną pozycję, to bym dał Viniciusa, ale niestety takiej karty obecnie nie ma. Także czymś takim prawdopodobnie będę grał. Wiadomo, dzisiaj wieczorem, a ja przypomnę oczywiście, skoro jest okazja, na Twitchu o 20 będzie największy pack opening w tej FIFA, także ten składzik może jeszcze się zmienić o 180 stopni. Szczerze mówiąc, już się naprawdę nie mogę doczekać dzisiejszego wieczora. To będzie największy pack opening, jaki robiłem w tej FIFA. Już naprawdę czekałem na ten event, bo wiadomo, teraz był taki trochę okres posuchy, więc no paczek się zbytnio nie otwierało, bo jednak też nie było co trafiać i w końcu jakby zwalniamy wszystkie hamulce i lecimy na grubo. Szczerze uważam, że dzisiejszy stream może być naprawdę historyczny. Takiego pack openingu w tej FIFA jeszcze nie było. Wychodzi nowy, potężny event, zaczynamy tak naprawdę piękny okres. Także szczerze uważam, nie może ci dzisiaj zabraknąć, wbijaj o 20, link jest w opisie do Twitcha. Na dzisiejszym streamie po prostu będziemy tworzyć historię tego kanału. Zapraszam. A tutaj mamy składzik rywala. Okej, okay, jest Cristiano Ronaldo, Benzema, fajny zespół, Van Dijk, Cancelo, spoko. Jest Erling Haaland. Kurde, tego składu szczerze nie ułożyłem. Nie wiem, jak on wygląda in-game w tym momencie, ale mam pierwszą styczność z Kylem Walkerem. Ja pitole, no jest grubo. Pierwszą styczność z Erlingiem Haalandem. Zobaczymy, jak w pierwszym meczu Erling Haaland się popisze. I ciekawe, jak jego współpraca będzie z Karimem Benzemą. W sensie inaczej, bo ja tak narzekam na tego Benzemę, że w sumie trochę na siłę go mam. Ale Karim Benzema to jest gościu, który daje mi dużo frajdy. Nie będę ukrywał, naprawdę daje mi dużo frajdy. I uważam, że daje mi też dużo, jeżeli chodzi o wyniki w FIFA. Także z jednej strony chciałbym kimś innym zagrać, ale z drugiej strony jest to naprawdę dla mnie solidna karta. O kurczę, pieczone. Dobra, dobrze, dobrze, dobrze. No widzę, że ten składzik jest w rozsypce, bo Leao jest oczywiście na środku pomocy, dlatego zaraz jak będzie jakaś tam przerwa albo strzelimy gola, to oczywiście to se zmienimy. I dawaj Theo Hernandez, zobaczymy. Dałem mu wydłużony styl biegu, także powinien fajnie latać. I Erling Haaland! O Jezus, ja tego nie trafiłem, nie? Ja pierdzielę, ale siara. Ja czegoś takiego nie trafiłem. Dawaj, Leao z wydłużonym stylem biegu, pięknie. I Erling Haaland z pierwszym golem. Pięknie, panie Erlingu Haalandzie. Witamy w zespole. Taki środek pola. Takie skrzydła. No dobra, skrzydła są ciekawe, bo mamy Leao, którym normalnie grałbym na napadzie i mam Fede Valverde, którym normalnie nagrałbym w środku pola. Także skrzydła są dosyć inne. Po prostu dosyć inne. Ale czy to znaczy, że słabe? Absolutnie nie.
I ładnie Erling, no prawie, ale jest i Karim Benzema, który widzicie jak walczy ładnie. I Rafael Leao, Karim, nie ma gola, wow, Hugo Lloris, co za interwencja. I Karim Benzema, pięknie, no. Ciężko się go wyrzuca z drużyny, naprawdę ciężko się go wyrzuca z drużyny, bo w każdym meczu ten gościu jest po prostu kluczowy. Kupiłem też Kyle'a Walkera, bo wydaje mi się, że on w ogóle nie spadnie, ponieważ on ma dostać kartę specjalną Path to Glory, ja pierdzielę. Kumacie to, jeżeli jestem bardzo za tym, żeby Anglia nie wygrała World Cupa, bo jeżeli wygra, to karta Kyle'a Walkera będzie chyba najlepszą kartą prawego w ogóle obrońcy chyba w historii FIFA. 5-5 dostaje zwycięzca mistrzostw, a do tego plus 3 overalla, a już ma mieć, z tego co widziałem w przeciekach, 87 overalla na karcie początkowej. Wow. I Alibamba. To Karima Benzema, ale okej, szczerze, pierwszy mecz Courtois i na razie naprawdę bardzo na plus. Podoba mi się to, jak wraca do zespołu. Po pierwszej niewykorzystanej szansie teraz naprawdę pokazuje, że dobrze, że postawiłem na niego drugi raz. I chodź tu, Erling, w sensie nie była to zła wrzutka, nie? Odkąd gram Park Ji-sungiem na SPD, uważam, że dużo więcej z niego wyciągam niż jak grałem nim bardziej ofensywnie. Park Ji-sung to jest karta, którą trzeba grać tak jak Kante, tylko uważam, że to jest kurczę pieczone ładny gol. To jest taki Kante z lepszymi strzałami i podaniami. No do tych paczek Hero nie ukrywam, mamy szczęście w tym roku, mam nadzieję, że paczka z kartą Hero World Cupową też fajnie odda. I Rafael Leao, dawaj, Haaland, yes, udało się, pięknie Erling Haaland. Kurde, ale dopóki Karim Benzema ma numer 9, to Haalandowi trzeba dać jakiś inny numer, tylko pytanie jaki, 8, widziałem, totalnie mu nie pasuje. A jaki miał numer wcześniej, to ja nie wiem niestety, nie pamiętam. W sensie, na przykład w Salzburgu. Napiszcie w komentarzu, jaki numer dać Haalandowi. I teraz. Kyle Walker. I teraz dobrze do Fede Valverde, który wygrywa pojedynek z Van Dijkiem. Benzema! Kurczę, ładnie to broni Hugo. W ogóle Haaland kosztuje 60 tysięcy. Zapłaciłem nawet poniżej 60 tysięcy za gościa, który 3 tygodnie temu, z tego co się orientuję, kosztował jeszcze 400. Wow, to jest największy spadek, jaki widziałem w FIFA. W okresie początku gry oczywiście, na złotej karcie. W ogóle karta Haalanda w tym roku naprawdę dziwna. Na początku był niedowartościowany, ludzie odkryli, że jest ten wydłużony styl biegu i nagle Haaland stał się chyba najbardziej popularną kartą, jaka jest w FIFA. Skoczył i jakoś już później hype opadł i no już wiadomo co się później stało. Erling Braut Haaland troszeczkę pospadał. I Marquisio, kurde, jeszcze szczerze, nie było momentu, który widziałem, pokazujący, że Marquisio to jest naprawdę karta za 500 tysięcy. Być może wiecie, on jest taką cichą wodą, takim gościem od brudnej roboty w tym zespole. I ostatecznie, jak widzieliście, w tym meczu Benzemy nie zmieniłem, mimo że planowałem początkowo, ale Karim Benzema jest u mnie już w serduszku, jeżeli chodzi o tą edycję gry i no mam do niego duży sentyment już w tym momencie, także ciężko, naprawdę ciężko mi go zmienić. I wygrywamy tak naprawdę ten meczyk, 3-1, dosyć pewnie. Muszę to zagrać w ogóle do jutra, skończyć te kwalifikacje, żebyśmy jeszcze mieli z tego fajne paczki. Jakbyśmy mieli tutaj 10-0 bilans, to by było grubo. Na ten moment mam 2-0 bilans, bo już jeden meczyk zagrałem poza odcinkiem. No takie 9-0, 10-0 byłoby naprawdę cudowne. Dobra, zobaczmy składzik drugiego naszego rywala, Ter Stegen na bramce, okej, taki już dosyć średni skład. Widziałem, że ma Kimmicha na prawej obronie. Oj, Kimmich na prawej obronie, 68 tempa, a nie wiem, czy ma wydłużony styl biegu, ale nawet jeżeli ma, to 68 tempa na prawej obronie to jest mega, mega mało. Dawaj Erling, w końcu ktoś tego Kunde zamiecie pięknie pod dywan i dawaj jeszcze Erling. Benzema, tak jest, no jak mogę go nie uwielbiać. Marquisio, jejku, szkoda, że to by był jego pierwszy gol, szkoda, że to nie padło. Okej, i dobrze. I no nie, troszeczkę go wyrzuciłem za bardzo, kurde, szkoda, bo to była fajna okazja na zdobycie bramki. Okej, i znowu Karim Benzema i patrzcie na to, no on jest niesamowity, on jest naprawdę niesamowity, jak, no nie umiem go wyrzucić za bardzo z tej drużyny. Kolejny mecz i kolejny raz Karim Benzema mnie prowadzi do
zwycięstwa. Nie Erling Haaland, nie żaden inny piłkarz, ale po prostu Karim Benzema, który kosztuje z 50 tysięcy max. I to ze względu na to, że ma tyle overalla. I Fede Valverde z daleka ładuje, ale niestety w słupek. Ale jest gościu naprawdę z każdej strony atakowany. Tutaj jeszcze piekielny faul. I lecimy jeszcze, dawaj Marquisio. Ojejku, dobrze. I broni to też Courtois. Ale dużo piłek... No dobra, może nie. Może chciałem powiedzieć, że dużo piłek pluje, ale tak sobie zdałem sprawę, że to chyba taka pierwsza, taka poważniejsza. Takie pierwsze poważniejsze wyplucie piłki było. I Fede do Leao, Leao ładuje pięknie, dobre dośrodkowanie, 3-0. Gościu, czemu ty nie wychodzisz? To są tylko kwalifikacje. Okej, okay. To jest właśnie chyba to, na co Erling powinien być nastawiony. Erling Haaland, ale nie trafia, kurde, taki potężny strzał, a Ter Stegen świetnie to broni. Erling, o kurde, no! To było coś, naprawdę. Na razie tym zespołem gra się fenomenalnie, wiadomo, dzisiaj na streamie otwieramy naprawdę dużo paczek. Tak jak mówiłem nieraz w tym odcinku, jest to największy pak opening, jaki robiłem w tej FIFA. Także ten skład dzisiaj wieczorem może się zmienić jeszcze o 180 stopni, ale na ten moment uważam, że to jest najlepszy zespół, jaki miałem w tej grze. A to jest naprawdę dobry znak, pokazujący, że ciągle idziemy do przodu, jeżeli chodzi o FIFA 23. Ej, a jednak ten Kimiś... w miarę daje radę. I Park Ji-sung, i Haaland, no to właśnie jest ten instynkt napastnika. Erling Haaland strzela gola z dobitki. I Erling Haaland, pięknie, zostawione przyciskiem, zostawiłem się przyciskiem L2 i ładnie wykorzystałem okazję. I Leao, pięknie, 7-0. Dobra, strzelmy gola Marquisio, żeby miał w końcu pierwszego gola z gry, bo ciągle go nie ma. A jednak taka karta, najdroższa w tym zespole, musi mieć gola z gry. I Marquisio, tak jest! Długo nie trzeba było czekać. Ustanowiłem cel, 2 minuty meczowe i od razu mamy go zrealizowanego. Także jaki kolejny? Nie mam pojęcia, bo jest 8-0. To jest po prostu, jakbym grał teraz squad battles na bota, nie? I nabijał sobie gole. Zawodnik zrobiony głównie pod przepałkę. Jest też ten Hwang. I uwaga, pierwszy strzał na bramkę. Myślałem, że pierwszy... karny! Okej. Okay. Marquisio, strzelmy gola Marquisio. Niech ma trochę więcej tych goli niż ma obecnie, bo troszeczkę ma ich obecnie mało. Także strzelmy nim gola, może się to uda. Psychologiczna zagrywka, która wyszła! Kurde, no! No i ej, co się stało w głowie rywala? Jaki proces myślowy zaszedł, że gościu po 9-0, w ogóle po takim czasie przegrywania, stwierdził w 77 minucie, że ja jednak nie mam szans. Co tam musiało w tej głowie zajść? Może jakiś kabel mu nie stykał i właśnie coś tam, jakieś iskry się pojawiły i w tym momencie stwierdził, że muszę wyjść, bo nie mam szans. Dobra, mamy bilans 3-0. Resztę meczy po prostu już sobie dogram poza odcinkiem i poza streamem. Możemy otworzyć, nie wiem czy otworzy się paczka. A, otworzy się paczka z podglądem, także musi być jakaś paczka w każdym odcinku i mamy Informa, czyli się opłaca kupić nawet na Quicksell, ej! Także co, ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wpadajcie ostatni raz, przypomnę dzisiaj na streamka o 20:00, najgrubszy pack opening, tworzymy historię tego kanału właśnie dzisiaj. A jeżeli nie będziecie mogli uczestniczyć na żywo, to oczywiście jutro w odcinku będzie skrót. I jeszcze jedna rzecz, piszcie w komentarzach, ile paczek macie przygotowanych na dzisiejszy event. Dziękuję za uwagę, miłego dnia, do zobaczenia. Siema.